Cześć, witam Was serdecznie w części drugiej poprzedniego filmiku, czyli kultury odradzania w Polsce. Skończyliśmy sobie mówiąc o akademiach, teraz przejdźmy może do osiągnięć naukowych, jakie miały miejsce w tym okresie w Rzeczypospolitej. Wspominaliśmy już sobie o Mikołaju Koperniku w jednym z poprzednich filmików, dlatego nie będziemy tutaj ponownie o nim się powtarzać. Mówiliśmy także na zeszłym filmiku o Wojciechu Zbrodzewa, który miał osiągnięcia zdecydowanie matematyczne, które wpłynęły także na rozwój geografii i kartografii, ale kolejną postacią, jakiej chcielibyśmy się przyjrzeć bliżej, jest na pewno Maciej Zmiechowa. Zapiszemy sobie Maciej Zmiechowa. Był on rektorem Akademii Krakowskiej i opublikował traktat o dwóch Sarmacjach. To jest w zasadzie skrótowa nazwa. Traktat o dwóch Sarmacjach. Dlaczego mówię, że jest to skrótowa nazwa? Gdyż pełna nazwa brzmi Traktat o dwóch Sarmacjach azjatyckiej i europejskiej i o tym, co się w nich znajduje. No ale my już tak sobie skrótowo zapiszemy. Dzieło zostało opublikowane w 1517 roku. Dlaczego jest ono takie dość ważne? Dlatego, gdyż tutaj było w zasadzie pierwsze takie nowożytne dzieło o całej geografii Europy Wschodniej, a także etnografii, czyli pochodzeniu tych ludów, które się tam znajdują. I tutaj Maciej Zmiechowa błędnie wywnioskował, iż Polacy, polska szlachta wywodzi się od ludu Sarmatów. Był to irański lud, który już pierwsze o nim wzmianki pojawiają się w IV wieku przed naszą erą. No ale to wnioskowanie było błędne, ale później przyczyniło się do powstania tej legendy polskich Sarmatów, którzy właśnie wywodzą się od tamtego starożytnego ludu, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze sobie trochę mówić w innych filmikach. Innym takim znanym dziełem była Kronika Polski. Kronika Polski. W niej Mikołaj Zmiechowa oczywiście opowiada historię Polski już od tych czasów trochę dawniejszych, ale początkowo książka miała problemy z wydaniem, dlatego gdyż musiała ulec cenzurze, na przykład za krytykę rządów Aleksandra Jagiellończyka. No ale także innym mieliśmy nie tylko Macieja Zmiechowa jako polskiego historyka, zasunął także Jan Długosz, który żył w latach 1415-1480. W zasadzie możemy sobie zapisać jego imię i nazwisko. Jan Długosz także się przyczynił do rozwoju polskiej historiografii. Ale jeszcze innym ważnym polskim historykiem był Marcin Kromer. Marcin Kromer. On żył z kolei w latach już około 1512 roku. Się urodził do 1589. Napisał on dzieło o pochodzeniu i dziejach Polaków. No i tutaj głównie myślano w tym dziele, żeby promować Polskę, jeśli chodzi o zagranicę, dlatego opisywała ona historię Polski dla osób, które chciały poznać nasz kraj jakby z tej perspektywy. I uzupełnienie tej pracy stanowiła książka Polska, czyli o położeniu ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego, w której opisywano już ludność Polski, ustrój, jaki panował w Polsce, no i geografię. Kromer, to ciekawe, Kromer nie był szlachcicem, Kromer był mieszczaninem, ale za swoje dzieła został po prostu nobilitowany, czyli został szlachcicem. Do innych takich jeszcze twórców należał Marcin Bielski. Możemy sobie gdzieś tu, albo przesuniemy już, żeby było czytelniej. Marcin Bielski.
Marcin Bielski napisał książkę Kronika Wszystkiego Świata, w której po prostu jakby w takim duchu oczywiście średniowiecza ujął mniej więcej historię świata. Oczywiście było tam wiele takich wydarzeń, które nigdy nie miały miejsca, wręcz można by powiedzieć baśniowych. Jeśli chodzi o literaturę piękną w Polsce, to początkowo oczywiście rozwijała się ona w łacinie, tak jak zresztą wszędzie. Szczególnie tutaj wyróżniali się, o może sobie trochę przewiniemy, wyróżniali się na przykład Mikołaj z Husowa. Mikołaj z Husowa. Który był zresztą biskupem płockim. Mieliśmy jeszcze gdańszczanina Jana Dantyszka. Jan Dantyszek. Który był polskim dyplomatą. No i Klemens Janicki, który był synem chłopskim. Zauważmy tutaj ten udział jakby jeszcze tych niższych warstw w tworzeniu tej kultury, które jakby z czasem były coraz bardziej od niej izolowane. Jeśli tutaj widzimy jeszcze napływ chłopów, to później o to będzie coraz ciężej. No tutaj z tej trójki najbardziej się poważa Janickiego, który tworzył jakby poezję w duchu starożytnych rzymskich twórców. No ale z czasem nastąpił także rozwój oczywiście języka polskiego, gdyż wskutek reformacji tutaj język polski stał się coraz bardziej popularny, Pismo Święte po polsku, więc polska mowa pisana coraz bardziej się rozwijała. Pierwszy po polsku pisał mieszczanin Biernat z Lublina oraz był on także autorem pierwszego utworu literackiego świeckiego, napisanego po polsku. No był to taki zbiór po prostu wierszowanych bajek. No ale najwybitniejszym twórcą, jeśli chodzi w dobie renesansu w języku polskim, którego na pewno już tutaj zwróciliście uwagę, był oczywiście Mikołaj Rej, który zasłynął powiedzeniem: niechaj to narodowie wżdy postronni znają, że Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Oczywiście o co tu chodziło? Chodziło o to, że niech ludzie wiedzą, że Polacy to nie są jakieś tak głupie zwierzęta, że mają swój język i umieją się oczywiście nim posługiwać, nie musi to być łacina. Sam Mikołaj Rej pisał świetnie po polsku, ale umiał także perfekcyjnie łacinę, ale często jakby udawał czy zgrywał pozory, że jest człowiekiem bardzo prostym, który nie jest jakby szeroko wykształcony humanistycznie. Złośliwi zawsze twierdzili, że pisał po polsku, bo po prostu tej łaciny nie znał. Naprawdę była zupełnie inna. Jednym z takich jego bardziej znanych dzieł była krótka rozprawa między trzema osobami, panem, wójtem, a plebanem. Był to typowy utwór satyryczny, który pokazywał jakby spojrzenie na ówczesne społeczeństwo i jego rzeczywistość, w której się obracało. Później w innych utworach, na przykład w Żywocie człowieka poczciwego, opisywał wiejskie życie szlachty, czy też spokojnego tak zwanego przysłowiowego, poczciwego człowieka. No i Rej tutaj odchodził w zasadzie od tych wzorów renesansowych, humanistycznych, gdzie mówiono o idealnym takim życiu dworzanina. I także pisząc w języku narodowym także odrzucał tę ideę. Innym wybitnym polskim pisarzem oczywiście był Jan Kochanowski. Któż go nie kojarzy, któż nie uczył się jego fraszek, chociażby na pamięć, takich jak na przykład fraszka Na lipę. No i Kochanowski uważa się, że uczynił język polski, który był, mówimy, rubaszny i chropawy jeszcze u Mikołaja Reja, to Kochanowski uczynił go giętkim narzędziem wyrażania wszystkich subtelnych myśli i uczuć. Kochanowski bawił się już językiem polskim, pisał literaturę w zasadzie na światowym poziomie. No i na jego poezji wychowywały się całe pokolenia. No ale pisał on utwory bardzo, bardzo rozmaite, gdyż tak jak wspominaliśmy, już pisał fraszki, ale także pisał wiersze epickie, tragedie, czy też utwory liryczne. I także walory humanistyczne jego twórczości miały po prostu charakter
ponadczasowy, uniwersalny, dlatego jest ona w zasadzie popularna aż po dziś dzień. Poeta, to myślę, że warto wiedzieć, pochodził z Czarnolasu i tam się właśnie wychował, tam był jego dworek. Do innych takich znanych także poetów należał Mikołaj Sęp-Szarzyński, który pisał poezję bardziej przepełnioną filozoficzną zadumą, no ale już w jego poezji widzimy namiastkę następnej epoki, czyli baroku. Ale możemy sobie zapisać go śmiało jeszcze Mikołaj Sęp-Szarzyński. Szarzyński. Okej. Okay. To jeśli chodzi o literaturę piękną, w zasadzie jest tyle w Polsce, ale mieliśmy także oczywiście literaturę polityczną. I tutaj najwybitniejszym twórcą był już wspomniany Andrzej Frycz Modrzewski. Mówiłem właśnie, że do niego trochę powrócimy. I on miał zupełnie inną koncepcję polityki w przeciwieństwie do Machiavelliego, gdyż on wiązał politykę ściśle z moralnością chrześcijańską. Dlatego widział w Rzeczypospolitej dużo wad, na przykład nierówność stanów wobec siebie. Tutaj szlachta przecież była tym stanem wyróżniającym się. Zła sytuacja tych innych stanów, bezkarność zabójców, czy też upadku autorytetu kościoła. W 1543 roku wydał on dzieło Łaski, czyli o karze za mężobójstwo, w którym atakował nierówność kar za morderstwo, gdyż była ona różna w zależności od stanu. Chłopa była łatwiej ukarać bardziej surowo niż na przykład szlachcica. Uważał, że jest to po prostu niezgodne z etyką chrześcijańską, według której każdy jest równy. Także napisał większość swoich poglądów, jego opinii napisał w wielkim dziele o poprawie Rzeczypospolitej, wydanej w 1554 roku. To możemy sobie nawet zapisać, bo to dość ważne. O poprawie prawie Rzeczypospolitej napiszemy sobie w skrócie o poprawie RP, to rok 1554. W nawiasiku sobie zapiszemy. No i tam właśnie, głównie w tym dziele o poprawie Rzeczypospolitej, krytykował cały ten ustrój społeczny i państwowy, jaki panował w Polsce i proponował ambitne, bardzo ambitne i radykalne zmiany. Na przykład domagał się równości wszystkich wobec prawa, szczególnie tutaj ten wspomniany aspekt tych różnych kar w zależności od urodzenia. Także był przeciwnikiem niesprawiedliwych wojen, był za pokojowymi pertraktacjami, a nie tylko właśnie wojennym rozstrzyganiem konfliktów. Także był przeciwko przywilejom szlachty i duchowieństwa, szczególnie takim bardzo szerokim, jakie wtedy miały miejsce. No, uważał także, że system podatkowy powinien wspierać rozwój handlu i rzemiosła. Krytykował także, pomimo że właśnie trzymał się moralności chrześcijańskiej, krytykował także Kościół, opowiadał się, żeby był on podporządkowany państwu. No i tutaj Modrzewski był, jeśli chodzi o polskie myślicielstwo, osobą wyróżniającą się, no i miał duży wpływ nawet na nowożytną europejską myśl społeczno-polityczną. Jego takim przeciwnikiem politycznym, ale także ideowym był Stanisław Orzechowski. Tutaj sobie zapiszemy. Stanisław Orzechowski. No i Stanisław Orzechowski uważał, że ustrój Rzeczypospolitej jest po prostu idealny i napisał on to w dziele, tutaj nie wiem, czy to dobrze wymówię, Quincunx, czy jak Quincunx się pisze, niemniej Quincunx się pisze. Dowodził im właśnie, że tam w tym dziele, że demokracja szlachecka no to jest najlepszy po prostu ustrój na świecie, a jej gwarantem jest Kościół katolicki, oczywiście religia chrześcijańska, a wszystkie problemy pochodzą albo od heretyków i od całej tej tolerancji religijnej, czyli po prostu od ruchu kontrreformacyjnego. Nawet Zygmunt August początkowo blokował wydawanie jego dzieł, ale później w następnym stuleciu zaczęły one dominować wśród szlachty, gdyż po prostu chwalały jej ustrój i jej swobodę tej demokracji szlacheckiej.
Upowszechnienie się literatury wiązało się oczywiście nieodłącznie z upowszechnieniem się druku, który oczywiście był możliwy dzięki wynalazkowi Jana Gutenberga z połowy XV wieku. I tak już w 1473 roku, możemy sobie napisać 1473, mieliśmy pierwszą oficynę drukarską w Krakowie. Pierwsza oficyna drukarska. A w 1475 roku we Wrocławiu wydano pierwsze pisma w języku polskim. Pisma w języku polskim. Książki oczywiście nadal były drogie, mimo że już na przełomie XVI i XVII wieku funkcjonowało w Polsce aż 20 warsztatów drukarskich, no ale niestety nadal były drogie, ale zdecydowanie tańsze niż te wcześniej pisane odręcznie. Początkowo wydawano głównie teksty religijne, no ale z czasem to się oczywiście zmieniło, powstawały podręczniki szkolne czy pisma humanistów. Warto tutaj wspomnieć także o Jakubie Wujku. Jakub Wujek. Na pewno niektórzy już wiedzą, o co chodzi. Gdyż Jakub Wujek dokonał pod koniec XVI wieku translacji Pisma Świętego na język polski i powstała w ten sposób tak zwane Pismo Święte Wujka, czy też Biblia Wujka, i ona aż po wiek XX w zasadzie był wersją kanoniczną Pisma Świętego, obowiązywał, znaczy wszyscy Polacy zazwyczaj jak dostawali Biblię, to dostawali Biblię w tłumaczeniu Wujka, gdyż to tłumaczenie było jak najbardziej podobne do oryginału, czyli Jakub Wujek, Biblia Wujka. Był on zresztą jezuitą i jeden z czołowych polskich ideologów reformacyjnych. No i także był wspaniałym kaznodzieją, no ale przysłużył się w ten sposób Polsce. Nadal można zresztą to tłumaczenie Biblii zakupić. Jeśli chodzi o renesans, rozwijało się także w Polsce muzyka, szczególnie w dobie renesansu rozwijała się polifonia, czyli prowadzenie w danym utworze niezależnych linii melodycznych. Także dominował styl a cappella, czyli chór śpiewał bez towarzyszenia instrumentów, jakby wszystkie dźwięki były wydobywane od samego chóru. Muzyka także upowszechniła się oczywiście na dworach, na wszelakich zabawach. Jeśli chodzi o muzyków, wyróżniamy tutaj takie dwie ważniejsze postacie. Na przykład Wacław z Szamotu. Możemy sobie zapisać. Wacław z Szamotu. Czy też Mikołaj Gomułka. Mikołaj Gomułka. No, niestety, ale ich dzieła w zasadzie prawie się nie zachowały do dzisiaj. Jedyne zachowane dzieło Mikołaja Gomułki to są melodie na Psałterz Polski do tekstów Jana Kochanowskiego. Ale renesans także rozwijał się w Polsce oczywiście w sztuce i to pewnie zauważyliście już na tych obrazach, które tutaj widzimy. Szczególnie tutaj za pierwsze dzieło renesansowe w Polsce uznane jest odbudowa gotyckiego wcześniej nagrobka króla Jana Olbrachta, wykonana przez Franciszka Florenczyka. No ale największy wpływ na ludność miały przebudowy budowli świeckich, stąd na przykład renesansowy ratusz w Poznaniu, którego akurat tutaj nie zamieściłem, ale na pewno rzuca się w oczy Zamość, czyli miasto Jana Zamojskiego było tak zwanym miastem renesansowym idealnym, mieliśmy plac renesansowy, ratusz i dookoła kamienice. Także w latach 1507-1536 Bartolomeo Berecci i Franciszek Florenczyk dokonali renesansowej renowacji, można powiedzieć, zamku na Wawelu polskiego, także dobudowano sporo elementów, w środku trochę pozmieniano, powstały słynne arasy królewskie. Także zaczęto budować kaplicę zygmuntowską, która jest taką perełką polskiego renesansu, a także charakterystyczne dla renesansu w Polsce do tej architektury były tak zwane attyki, które tutaj widzimy na samej górze. Możemy zapisać tą nazwę. Attyki. Były to właśnie takie ozdoby na szczycie dachu, które też
po części przysłaniały dachówkę, były bardzo popularne w Polsce. Jeśli chodzi o ten temat kultury odrodzenia, to by było wszystko na dziś. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się. Cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt na a.plus.kontakt@gmail.com lub też przez wiadomość do naszego fanpage'a na Facebooku. Dziękuję.